No i w kościele dzieje się, kto by pomyślał jeszcze jakiś czas temu, a mianowicie we Włoszech powstał żłóbek bożonarodzeniowy dość specyficzny. Jest to szopka z dwiema Madonnami. Powstała w miejscowości Capo Castello di Mercoliano w prowincji Avellino, a jej inicjatorem jest proboszcz. Kościoła Świętych Piotra i Pawła, czyli Vitaliano della Sala, który mówi: Ta szopka symbolizuje dwie matki, które mają dziecko. Gdyby dzieciątko Jezus urodziło się w tym roku, mogłoby również urodzić się w tęczowej rodzinie. Musimy takie rodziny powitać i sprawić, by poczuły się w kościele jak u siebie w domu. O dziwo świętego Józefa zabrakło w szopce. Okazało się, że jest w zakrystii z innymi figurami bożonarodzeniowymi. Proboszcz mówi, święty Józef jest w zakrystii, a inni pasterze dotrzymują mu towarzystwa. To człowiek bardzo cierpliwy, który również zaakceptowałby taką szopkę. Nawet papież podkreśla, żeby nikogo nie wykluczać. I jeszcze proboszcz dopowiada: Rzeczywistość jest taka, że obecnie istnieją różne typy rodzin. Jest rok 2023 i chciałem umieścić tęczową parę w mojej szopce, ponieważ oni są rodzajem rodziny. Nie ma już tradycyjnych rodzin i musimy to brać pod uwagę. Jezus Chrystus także dla nich staje się wcielony. Powiem, na szczęście inicjatywa proboszcza spotkała się ze sporym sprzeciwem. Już kilkadziesiąt tysięcy osób podpisało petycję do biskupa księdza de la Sala, aby zareagował. Wielu uznało ją jako symbol bezsensowny, uznając wręcz za bluźnierczą. Przerażający to gest, mówią. To kolejny akt prawdziwego bluźnierstwa, polegający na usunięciu świętego Józefa. Jak musimy sobie to wyobrazić z wyraźnymi aluzjami do Madonny, tak jak zwykliśmy to widzieć na wielu marszach, które domagają się różnych praw i tolerancji, ale z wykluczeniem poszanowania dla świata katolickiego o dziwo. Niech proboszcz Kościoła świętych Piotra i Pawła nad tym się porządnie zastanowi, przestanie prowokować i obrażać.